Nie jestem tu po to, żeby komukolwiek cokolwiek wytyczać. Nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek klasyfikować, że jest, potrzebuje wzrostu, nie potrzebuje. Musicie pytać Ducha Świętego sami, Duchu Święty, gdzie ja jestem, gdzie jest moje miejsce. Więc to, co mówię, to mówię do siebie, są to moje myśli, a jeżeli się będziecie chcieli z nimi utożsamić, no to będzie to bardzo dobrze. Ale chciałem to podkreślić właśnie, żeby ktoś nie czuł się, nie wiem, podsumowywany czy jako, w jakikolwiek inny sposób, bo to nie jest moja intencja. Intencja jest podzielenie się słowem, które Duch Święty położył mi w stosunku do mojego życia. A zaczęło się to, kiedyś czytałem sobie Psalm 45 i tam jest takie słowo, że Pan pragnie Twojego wdzięku. To jest w kontekście też chyba Księgi Estery. Pan pragnie mojego wdzięku. Ale Duch Święty powiedział do mnie, Pan pragnie Twojego wzrostu. No bo na dźwięk to ja już mam za późno. Ale jeszcze wzrost, jeszcze sporo przede mną. Więc Pan pragnie mojego wzrostu. I ja wierzę, że bracie i siostro, każdego z nas, Pan może powiedzieć to do ciebie i do mnie. Pan pragnie naszego wzrostu. Amen? Możemy się z tym zgodzić? No to już mamy punkt startowy. A więc Pan pragnie mojego wzrostu. I tak zacząłem myśleć na temat tego wzrostu, że wiecie, w zasadzie to tylko sami siebie możemy przejrzeć, gdzie my jesteśmy. I powinno nas to interesować. Myślę, że mogą być takie czasy, że nas to na przykład nie interesuje albo nie zajmujemy się z tym. Ale przypomniałem sobie, że jak byłem małym dzieckiem, wiecie, to chyba też większość z was może podobnie robiła. W domu była taka framuga. Jak byłem taki mały, to miałem ołówek albo długopis i robiłem sobie takie kreski. Co jakiś czas, nie? I pamiętam do dzisiaj w moim rodzinnym domu, które to były drzwi, która to była framuga i tych kresek tam było, wiecie, nikt mi tego nie kazał robić. Lekarz nie mówił, ty badaj się, czy rośniesz, czy nie. Rodzice też mi to nie mówili, ale mnie to interesowało, dlatego że chciałem się czuć dojrzalszy, chciałem się czuć większy, więc wyrobiłem te kreski, pisałem tam datę, że to jest ten rok i tamten rok i tamten rok. I myślę, że to jest jakaś analogia, abyśmy sami siebie badali, jak postępuje mój wzrost duchowy, czy on jest. Ja wierzę, że on jest, bo to jest w pewien sposób naturalne, ale żebyśmy sami sobie zadawali to pytanie, bo tak jak powiedziałem, tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś oceniał, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, że Bóg pragnie naszego wzrostu i po tych kreseczkach, oczywiście będą to być może jakieś myśli, doświadczenia duchowe, stwierdzali, no tak, dzisiaj jestem trochę w innym miejscu. Konieczne jest, żebyśmy spojrzeli w swoją przeszłość. Co myślałem, jak czytałem słowo na przykład rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, czy być może w służbie coś robiłem, a jak dzisiaj? Czy ja widzę progres? Bo to jest wyzwanie, więc my mamy nakaz w Biblii, abyśmy wzrastali. To samo jest zapisane w księdze, w pierwszym liście do Koryntian. Paweł pisze tak, że kiedy byłem mały, myślałem jak dzieci. I wiecie, Bóg bardzo kocha dzieci, tak? To jest oczywiste. Kazał do Jezusa, te dzieci przychodziły. Ale jestem absolutnie przekonany, że Jezus nie chciał, aby dojrzali ludzie zostawali na poziomie jak te dzieci. Jest czas dzieciństwa, jest czas doświadczenia wzrostu i jest czas dojrzałości. Więc kiedy byłem mały, myślałem jak dzieci, ale dzisiaj mi już nie wypada myśleć jak dzieci. Z chwilą, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, rodzimy się na nowo, zaczyna się nasz wzrost. I niestety jest to oderwane od wzrostu fizycznego. To nie są te same punkty. Nasz wzrost fizyczny zaczyna się wtedy, kiedy się rodzimy, ale nasz wzrost duchowy zaczyna się w przeróżnym wieku. To może być dziecięcy wiek, to może być dojrzały wiek, to może być młodzieńczy wiek, ale może też być wiek starszy. I dopiero wtedy zaczyna się wzrost duchowy. Więc każdy z nas jest obligowany do tego, abyśmy mogli wzrastać. Tak jak niemowlęta fizyczne potrzebują najpierw mleka i nikt takie niemowlę malutkie nie karmi jakimś pokarmem stałym, także my potrzebujemy zróżnicowanego pokarmu. My potrzebujemy, aby pokarm i dieta była odpowiednia dla nas. I może wyświetlmy 1 Piotra
2:2. Tam jest napisane pierwszy list Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie jakiego? Niesfałszowanego. Niesfałszowanego pokarmu duchowego. W innym tłumaczeniu jest odpowiedniego dla was. Więc być może ten pokarm duchowy będzie w innym wieku odpowiedni, to znaczy dla kogoś innego odpowiedni, a dla ciebie już nie. Albo na odwrót. Albo twój brat, moja siostra, która się karmią jakimiś już tłustszymi, poważniejszymi rzeczami, a dla mnie będzie jeszcze inny rodzaj pokarmu. Każdy indywidualnie, ale musimy widzieć progres. Bo jeżeli, sami powiedzcie, co byście powiedzieli, kiedy niemowlę czy małe dziecko, które się urodziło jakiś czas temu, jest karmione grysiczkiem, mlekiem i widzicie ten sam obraz, kiedy dziecko ma 10 lat. To coś jest nie tak. A on dalej grysiczek i mleczko od mamusi by chciał. Bo już jest chłopie, już 10 lat, to już musisz inne rzeczy brać. Więc tak samo jak wzrost fizyczny dziecka i zmiana tej diety, tak samo dla nas w życiu duchowym ta dieta powinna się zmieniać. Każdy chrześcijanin zostaje na poziomie podstawowych prawd. Kiedy by się tak działo, to coś jest nienormalnego. Kiedy cały czas bylibyśmy tylko na poziomie podstawowych prawd. Bóg zachęca nas poprzez swoje słowo, przez całą Biblię, wzrastajmy, mam więcej objawień dla ciebie, mam głębsze rzeczy, tylko przychodź do mnie, pytaj Ducha Świętego. Kiedy w Hebrajczyków 5:11-14 jest taki fragment, bardzo mocno autor listu, bo nie wiemy, kto jest autorem, pisze tam właśnie o wzroście duchowym. I to niestety, jak Biblia w wielu miejscach jest zachęceniem, to tutaj mamy takie bardzo ostre napomnienie. Przeczytajmy razem ten fragment z listu do Hebrajczyków, 5:11-14. Myślę, że on jest znany, ale w kontekście tego, co mówimy, jest adekwatny. Mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyjaśnić, gdy staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Bożych. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. I to nie są komplementy, chciałem powiedzieć. Niestety, musimy to przyjąć do swojego życia. Autor listu do Hebrajczyków bardzo ostro tutaj napomina, że jest czas, kiedy już powinniście być dojrzali. Jest czas, kiedy powinniście już brać inny pokarm. Jest czas, kiedy powinniście wchodzić już głębiej w naukę, głębiej w objawienia. Jest czas, kiedy być może nie powinniście się kłócić już na poziomie podstawowych rzeczy, bo to dzieci, wiecie, jak się bawią, to szarpią sobie zabawki. Może większa cielesność powinna być pod kontrolą, ale jest czas, kiedy większe objawienia są przeznaczone dla Kościoła. I wiecie, bardzo smutne jest to, jeżeli my nie jesteśmy w stanie wejść w swoje objawienia, dla nas przeznaczone. Kiedy Kościół nie jest w stanie wejść w rolę, która jest mu przez Boga przypisana na ten czas. A czasy są zmienne. To nie jest tak, że jak jest, wiecie, cały czas mamy jednakową atmosferę. Duchowa atmosfera się zmienia, fizyczna atmosfera się zmienia, polityczna atmosfera się zmienia i Kościół w każdej z nich ma do odegrania swoją rolę. A Kościół to my. Amen. Kościół to my. Nie patrzmy na Kościół jako na instytucję, że instytucja gdzieś pójdzie i załatwi. Bo jeżeli Bóg posyła Kościół, to posyła ciebie, posyła mnie. Nie ma innego Kościoła, więc musimy być przygotowani do tego, aby nieść i odpowiadać tym wyzwaniom. Dziecinny, chcesz być dziecinny? Tak, będziesz zbawiony. Człowiek dziecinny? Tak, on pójdzie do nieba. Ale jest pytanie właśnie, ale co z twoim powołaniem? Bóg dał nam dary, tak? Rozłożył każdemu.
Co z naszym powołaniem? Co z potencjałem Bożym w nas? Co z budowaniem i z poszerzaniem Królestwa Bożego na ziemi? Co z tymi, na których mamy mieć wpływ? To są wielkie odpowiedzialności, które są przeznaczone dla naszego życia. Więc rośniemy nie dla siebie, nie dla swojej przyjemności, tylko dlatego, aby wykonać Bożą wolę dla naszego życia. Amen? Amen. No to dobrze. Więc chodzi o to, tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan 4:14, chodzi o to, byśmy już nie byli dziećmi miotanymi i tam jest 4:14, byśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale, unoszonymi przez różne powiewy nauki, będącej w rzeczywistości wyrazem ludzkiego oszustwa. To jest kolejne zagrożenie, że Kościół, czyli ty i ja, będziemy stykali się z różnoraką nauką. A w dzisiejszych czasach to już jest tak rozpowszechnione, bo wystarczy, że to małe urządzenie w YouTubie załączymy, to mamy całą paletę różnych rzeczy. Każdy z nas, jako wytrawny chrześcijanin, powinien na swoim poziomie rozeznać. To jest dobre, tego potrzebuję, tego słucham, to biorę. Czasami ludzie biorą wszystko, jak leci, cokolwiek ma w cudzysłowie na przydomek chrześcijańskie, ale potem doprowadza to do chaosu, do różnych wypaczeń. I ja teraz nie klasyfikuję, że ta nauka jest dobra, czy ta jest zła, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi, że powiew nauki dzisiaj jest taki, dokładnie jak pisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Różnoraka nauka. I chodzi o to, byśmy nie byli dziećmi miotanymi tymi, bo dzisiaj usłyszymy taką naukę, ojej, to jesteśmy tacy. Jutro będzie w drugą stronę, no to jesteśmy tacy. A Bóg chce, żebyśmy byli stabilni w wierze, stabilni na poziomie słowa. Nasza analogia między dzieckiem fizycznym i duchowym, którym tutaj zastosowałem, niestety załamuje się w jednym miejscu. Dlatego, że dziecko fizyczne, które jest karmione, automatycznie wzrasta, tak? Zgodzimy się z tym? Każdy, kto miał dzieci, to wie, jak to jest. Wystarczy dziecko karmić, no i ono fizycznie musi wzrastać. No nie ma, jeżeli ma prawidłowy pokarm i tak dalej, będzie fizycznie wzrastać. Niestety z dzieckiem duchowym tak nie jest. Samo karmienie może pozostawać nas na początkowym poziomie. Stale będzie dziecko duchowe wzrastać jedynie wtedy, kiedy będziemy czytać, nie tylko czytać słowo, ale je przyjmować i wykonywać. A to już wymaga z naszej strony zaangażowania. Nie wystarczy słuchać. To nie jest droga do dojrzałości. Droga do dojrzałości jest to, abyśmy to, co słuchamy, przyjmowali, aby w naszym wnętrzu stawało się to słowem objawionym i żeby się to stawało realną rzeczywistością, która będzie wytyczała nam drogę w naszym fizycznym świecie. Więc jeszcze raz to powiem, bo to może skomplikowane. Duchowa rzeczywistość, która wychodzi ze słowa, musi nam wytyczać drogę w naszym fizycznym życiu. Kiedy nasze fizyczne życie będzie wytyczało drogę duchowości, to będziemy cielesnymi chrześcijanami. Dlatego, że to, co widzimy, to, co myślimy, będzie narzucało narrację dla duchowości. A wzrost duchowy jest tylko wtedy, kiedy duchowość narzuca drogę i standardy dla naszej fizyczności. Jest to zrozumiałe? Amen. A więc tylko wtedy następuje wzrost. Samo słuchanie doprowadzi nas do samozadowolenia. Słuchanie, przyjmowanie i wprowadzanie tego słowa w czyn będzie prowadziło nas do wzrostu. Rzymian 8:29, Biblia Poznańska, mówi tak. Bóg bowiem tych, których przed wiekami poznał, tych też wyznaczył, czyli ciebie poznał, ciebie wyznaczył, by być ukształtowanym, by być ukształtowanym na obraz Jego Syna, a On by był pierworodnym pośród wielu braci. A więc jesteśmy powołani
do tego, by być kształtowani, by wzrastać i być kształtowani, bo właśnie proces kształtowania to jest proces wzrostu. Co to znaczy proces kształtowania? To jest wygładzanie naszej cielesności, to jest, wiecie, odsuwanie tej cielesności, żeby ona nie była pierwszorzędna, żeby ona nie była dominująca. Kształtowanie to jest proces w nas, który będzie trwał, który zaczyna się w momencie wzrostu, nowonarodzenia i on będzie trwał do końca życia. Wiecie, nikt nie jest zwolniony z wzrastania, pomimo nawet sędziwego wieku. Jest tutaj nas, ja się już też powoli zaliczam, większość, którzy już zaczynamy być może w sędziwym wieku, jakkolwiek to brzmi, ale nikt z nas, czy masz 50, 60, 80 lat, nie jest zwolniony z procesu wzrostu. Do samego końca będzie trwał proces kształtowania w nas prawd Bożych, objawień Bożych, Słowa Bożego. Chciałem teraz przeczytać główny fragment, bo to może był wstęp, na którym bym się chciał dzisiaj podzielić. On jest zapisany w pierwszym liście Jana i to są wersety z drugiego rozdziału 12 do 14. I to jest główna myśl teraz, której bym się chciał uchwycić właśnie przy tym dzisiaj głoszeniu. Pierwsze może przeczytamy, potem będzie krótki komentarz. A więc pierwszy list Jana, apostoł Jan pisze do swoich wiernych, do swoich wyznawców, mówi tak. Pisze do was dzieci, gdyż ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Pisze do was ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Pisze do was młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do was ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Kochani, piękny fragment, gdyby nie to, ja teraz mówię swoje zdanie, gdyby nie to, że bardzo zapętlony, zgadzicie się z tym? Jest, ja bym powiedział tak, nie wiem dlaczego apostoł Jan tak to napisał, być może to jest kwestia, nie wiem, stylistyki, nie wiem, jakiejś, dla mnie troszkę nawet może jakiejś poezji, nie jestem w stanie powiedzieć, ale jest to zapętlone trochę i będę chciał wam teraz to wyprostować. Zapętlenie idzie w dwóch kierunkach. Pierwsze, że apostoł Jan przekłada raz dzieci, raz ojcowie, raz dzieci, raz ojcowie i jest taka trochę zmienna. Ja jestem taki, że ja potrzebuję jako chłop mieć poukładane. Wiecie, tu początek, tu środek i koniec. Ale jeszcze jest druga nieścisłość, która jest nałożona przez tłumaczy, dlatego że jak widzicie, jest tutaj dużo dzieci, ale to nie są te same słowa. I zaraz do tego dojdziemy. Niestety w języku greckim w oryginale są użyte inne słowa, więc nie wiem dlaczego tłumacze użyli wszędzie dzieci, jeżeli w oryginale greckim są różne słowa. I musicie mi wierzyć na słowo teraz, ale zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość, ma Biblię z tłumaczeniem greckim, to proszę sobie to sprawdzić i zwrócić na to uwagę. Więc pierwsza myśl jest taka, że ten fragment nie jest fragmentem napominającym, tylko jest zachęcającym. Jan pisze tutaj do wszystkich. On pisze do różnych poziomów. Pisze do dzieci, do młodych, do ojców. I nikogo nie napiętnuje, to jest pierwsza sprawa, więc jest to fragment absolutnie dla całości Kościoła, dlatego że on dotyka nas wszystkich. Jedni są w tym miejscu, drudzy są w tamtym miejscu, jedni są świeżymi chrześcijanami, drudzy już chodzą sporo lat. I tutaj w tym fragmencie apostoł Jan pisze zachęcenie dla każdej grupy. Do tego zaraz dojdziemy. Nie ma tutaj żadnego napominania. Wszystkich zachęca, ale różnicuje, ale zwraca różnicę, zwraca uwagę, że jest różnica. I teraz, gdybyście mogli wyświetlić planszę, którą przygotowałem, będziemy się poruszać, o,
Może tak, żebym sam widział. Tutaj są użyte, w nawiasie są greckie słowa, które zostały w oryginale użyte. I widzicie, dzieci, a są zupełnie różne słowa. I dlatego wprowadziłem tam, co one oznaczają. Więc pierwsze dzieci to są dzieciątka zupełnie nowonarodzone, świeżutkie. Dzieciątka, syneczek. Drugie dzieci to już są młode. Też użyte słowo dzieci, ale to już są dzieci, które są młode. Trzecia grupa to są młodzieńcy i czwarta rodzice, ojcowie. To będzie wyświetlone, więc jeżeli ktoś robi sobie notatki, to zdąży. Więc mamy pierwszą grupę dzieci i tutaj jest przypisana cecha dla tych dzieci świeżych, odpuszczenie grzechu. I zgodzimy się z tym, że to jest pierwsza objawiona prawda, kiedy się nawracamy. Jako nowo narodzone niemowlęta dowiadujemy się, że nasze grzechy są odpuszczone. W Kolosan 2,6 pisze tak, więc jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jest to prawda, która dotyczy świeżo nawróconych chrześcijan. To cudowne doświadczenie, nowonarodzenie, przebaczenie grzechów, lecz każdy z nas wie, że jest to dopiero początek, przedsmak tej drogi, do którą jesteśmy powołani. Nowonarodzenie można znowu przyrównać do narodzenia fizycznego. Piękne dziecko urodziło się, duchowe, fizyczne, cud życia, ale ile jeszcze przed nim? Ile jeszcze przed nim pracy? Ile jeszcze przed nim doświadczeń zdobywania relacji? Tylko ignorant mógłby powiedzieć, że udało się urodzić dziecko i po sprawie. Już se da radę. Już go można wypuścić. Mamy tutaj dużo młodych rodziców, więc wiecie, o czym mówimy. Kiedy dziecko się rodzi, to jest cudowna rzecz, to jest nowe życie, to jest nowa radość, ale dla rodziców, dla najbliższych to jest wyzwanie. Wychować, doprowadzić do dojrzałości. A więc to są te dzieci. Odpuszczenie grzechu, pierwszy poziom objawienia, z którym się chrześcijanin spotyka. Druga grupa dzieci, paidion, które słowo zostało użyte, poznanie Ojca, poznanie charakteru Ojca. I to, kiedy wzrastamy, to jest kolejny poziom objawienia, z którym się zaczynamy stykać, który nas... Ja to też mówię z własnego doświadczenia, bo ja dokładnie taką drogą szedłem. Pierwsze to była fascynacja, przebaczenie grzechu, radość, wiecie, euforia duchowa. Każdy z nas gdzieś to pamięta. Ale potem przychodziły głębsze rzeczy. I między innymi poznanie Ojca, Jego charakteru i z tym też musiałem się zmierzyć. Jest to jedna z kluczowych prawd. Potrzebujemy jej objawienia. Dlatego, że potrzebujemy dostrzec, że pomimo każdy z nas ma ziemskiego ojca, to my musimy spojrzeć na Boga, na Jego ojcostwo jako coś oryginalnego w niebie. Każdy z nas ma doświadczenie ojca ziemskiego, ale różne. I tego jesteśmy świadomi. Jedni mieli kochających ojców, inni mieli nieobecnych ojców, inni mieli, w ogóle nie znali na przykład, są przypadki na przykład fizyczności ojca, przeróżne rzeczy. Inni mieli traumatyczne doświadczenia, może i tak. Ale kiedy zaczynasz myśleć z poziomu tych doświadczeń, to miniesz charakterystyki ojca w niebie. Bo nasze doświadczenia będą nas trzymały. Dlatego przemienienie tych doświadczeń na ojcostwo, które jest pokazane w niebie, będzie dla nas stanowiło siłę do duchowego życia. W liście do Efezjan znowu Paweł pisze tak, na temat właśnie ojcostwa. Dlatego zginam, to jest Efezjan 3, 14, 15, dlatego zginam moje kolano przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi pochodzi. I tego możemy, to musimy uznać. To musi być znowu na poziomie objawienia, że nie ojcostwo ziemskie jest tym, z czym się teraz spotkałem w relacji chrześcijańskiej, tylko ojcostwo, które pochodzi z nieba, jest świeżym, nowym, kompletnym i właściwym doświadczeniem, w którym Bóg chce mieć relację ze swoim dzieckiem. Więc poznanie Ojca. W liście Jakuba 1,17, bardzo znany werset. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar,
pochodzą z góry od kogo? Od Ojca. I co pochodzi od Ojca? Wszelkie dobro. Czy zło pochodzi od Ojca? Nie, no nie możemy się z tym zgodzić. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. I kiedy jak gdyby trawimy tą prawdę, to poziom objawienia daje nam znowu rozeznanie duchowe, co jest dobre, a co jest złe. Co pochodzi od Ojca, a co pochodzi od kogoś innego. I to musi nas kształtować. To jest kolejny poziom objawienia, kiedy będziemy wzrastać. I wielkim błędem, ja muszę to powiedzieć, chociaż mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie, wielkim błędem jest to, że myślimy, że wszystko, co dzieje się na ziemi, pochodzi z woli Ojca. Tak? Zgodzimy się z tym? Tak? Pastor kiwa, to już mi... Jeszcze raz to powiem. Wielkim błędem jest, jeżeli myślimy, że wszystko, co się wydarza na ziemi, pochodzi z woli Ojca. Ja nie mówię, że Bóg się w tym nie porusza. Ale gdybyśmy tak myśleli, to Adam by nie zgrzeszył, bo to nie była wola Ojca, że Adam upadł, tak? Adam upadł z innego powodu, został zwiedziony, ale to nie była wola Ojca. Żadna wojna nie jest wolą Ojca. Żadna choroba nie jest wolą Ojca, dlatego że z nieba pochodzi od Ojca światłości tylko dobro. Nie możemy budować objawienia dobrego Ojca i myśleć, że cię chce pobłogosławić rakiem. Musimy rozróżnić to. Kiedy mamy swoje dzieci, przejdźmy na poziom fizyczny, kiedy dziecko prowadzisz do szkoły i wiecie, czasami dzieci bywają niesforne i mówisz temu nauczycielowi, jak sobie pan nie będzie mógł z nim poradzić, proszę mu wyłupić oko. Tak? No nikt tak z nas nie zrobi, nawet gdyby dziecko było niesforne. Albo kiedy będzie niegrzeczny, proszę mu tam nogę złamać. W życiu. Nawet jakby cokolwiek robił. Więc musimy rozeznać, skąd pochodzi dobro, a skąd pochodzi zło. I takim takim zamieszaniem, które czasami w jakichś tam rozmowach chrześcijańskich słyszałem, kiedy ludzie mówią, no tak, ale Job powiedział, że Bóg dał i Bóg wziął. Tak? I ludzie się na to powołują, ale nie widzą, że rozdział dalej pisze, że to diabeł zabrał Jobowi zdrowie, konkretnie, nie Bóg. Diabeł zabrał Jobowi zdrowie, nie Bóg. To, że Bóg używa każdej sytuacji, to, że Bóg panuje nad każdą sytuacją, jest zupełnie inną prawdą niż to, że Bóg jest dystrybutorem złych rzeczy dla twojego życia. Amen? Potrzebuję waszego amen, bo już się sam boję. Tak więc doświadczenie Bożej miłości, Bożego dobra dla swoich dzieci, to jest objawienie, które tutaj przypisałem temu, poznanie Ojca, poznanie charakteru Ojca, poziom objawienia, w którym musimy wzrastać. Ojcostwo to w końcu jest też dla nas wyzwanie, aby samemu być ojcami dla innych. Królestwo Boże potrzebuje ojcostwa duchowego, abyśmy to, co wzięli z nieba, mogli transponować w kolejny ludzi. Ktoś, komu możesz usłużyć, ktoś, kto może się nawrócić. Możesz być ojcem duchowym, możesz być matką duchową dla kolejnych ludzi, dla kolejnych pokoleń. To, co wziąłeś, możesz dawać. I tylko taki przepływ Bożego życia będzie powodował rozwój dla nas samych. Trzecia grupa, młodzi. Tak, najbardziej bojownicza grupa i najbardziej wojująca grupa, dlatego że zwróćmy uwagę, Jan pisze o nich tak, młodzi, zwycięstwo nad diabłem, jesteście mocni, Boże, Słowo Boże w was trwa. I znowu jest taki czas w życiu, że dojrzewamy do kolejnych objawień, tak bym to powiedział, walki duchowej. I ta świadomość walki duchowej to jest znowu objawienie, które w człowieku wzrasta. Zgodzicie się z tym, że objawienia walki duchowej nie ma na początku, kiedy się nawracamy. Na początku, kiedy się nawracamy, ja to lubię mówić, jest peace and love. Wszystko jest piękne, wszystko jest w różowych kolorach, świat się zaraz cały nawróci. Peace and love.
No, ale kiedy chodzisz po ziemi, kiedy czytasz słowo, kiedy spotykasz się z różnymi sytuacjami, to dochodzisz do momentu, że zwycięstwo nad diabłem musi się odbywać już tutaj, musi się odbywać za pomocą Słowa Bożego i musi się odbywać przez ciebie i przeze mnie. W Dziejach Apostolskich 1:8 jest zachęcenie znowu, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Bo skąd brać siłę do walki duchowej? 2 Tymoteusz 1:7 pisze tak, Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz jakiego ducha? Mocy, w innym tłumaczeniu, według mnie bardziej poprawnym, autorytetu imienia Jezus, które używamy, bo nie mamy swojej mocy. Bóg nie dał nam mocy, jak wiecie, jakiejś fizycznej swojej, ale dał nam moc autorytetu imienia Jezus. A więc Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz autorytetu czy mocy. Po co to wszystko? Dlatego, żeby się wydarzało to, co pisze pierwszy list Piotra 5:8. Wasz przeciwnik diabeł, on chodzi dookoła jak lew ryczący, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Więc czy jesteś świadomy walki duchowej, czy nie jesteś świadomy, i tak będziesz musiał w niej uczestniczyć. Jeżeli Jezus uczestniczył w walce duchowej, jeżeli apostołowie uczestniczyli w walce duchowej, to każdy z nas, czy jesteś waleczny, czy ci się wydaje o sobie, że jesteś waleczny, czy nie, to nie ma znaczenia, bo i tak walka duchowa jest elementem dojrzałego życia chrześcijańskiego. I nie pomoże tutaj strategia strusia, który wsadzi głowę w piasek i powie, wiecie, nie widzę nic, to znaczy, że mnie to nie dotyczy. Niestety, nawet jak tak myślimy, to będzie nas dotyczyło. A jeżeli nie będziemy w tym brali udział, czy nie będziemy świadomi potrzeby tego, no to będzie nasza ignorancja duchowa. A więc ta walka duchowa to nie jest opcją, czy chcemy, czy nie, czy jesteśmy bitni, czy nie, jest tylko pytanie kiedy i w jakich sytuacjach. Dlatego, że przeciwnik, diabeł krąży wokół jak lew ryczący. Wokół kogo krąży? Wierzących czy niewierzących? Wierzących, bo wokół niewierzących nie ma co krążyć, bo oni są jego, tak? On chodzi wokół wierzących, żeby wyrwać jeszcze dla siebie to, co nie jest jego własnością. Ale mamy, dlatego przytoczyłem te wersety wcześniej, dlatego mamy autorytet imienia Jezus, moc duchową, aby mu się przeciwstawić i musimy w tym być mocni. Ale skąd, możesz zapytać, ale skąd siła? Skąd siła, jak ja się czuję taki słaby? Ze słowa, Kolosan 3:16, niech was przepełnia słowo Chrystusa. Słowo to ofensywna broń wierzącego. Kiedy jest opis w Nowym Testamencie zbroi, to wszystkie większości są defensywne, czyli wszystkie rzeczy nas chronią. Hełm nas chroni, wiecie, buty nas chronią, pas nas chroni, wszystko, ale słowo jest mieczem. Miecz nas nie chroni. Znaczy chroni nas, ale tylko wtedy, kiedy jest używany ofensywnie. Więc Słowo Boże musi być twoim i moim mieczem do walki. Także wracamy do naszej tabelki, bo została nam czwarta grupa. Czwarta grupa, ojcowie. I tam opis tego słowa pater, który w języku greckim jest użyty, rodzice, przodkowie. Poznaliście tego, który jest od początku. Poznaliście świętego. To są cechy przypisane apostoła Jana właśnie do tej grupy. Poznaliście tego, który jest od początku, poznaliście świętego. Więc poznanie Boga, jego świętości, majestatu zazwyczaj przychodzi z wiekiem chrześcijańskim, ze stażem chrześcijańskim. Jest to objaw dojrzałości. Paweł, apostoł Paweł, im bardziej wzrastał w wierze, tym mniej polegał na siebie. Tym bardziej widział, jak często sam w sensie fizycznym zawodzi, jak sam jest słaby i często mówił, że jedynie Chrystus w nim jest nadzieją chwały, jest tą siłą, która daje mu życie. Poznawał Paweł Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę, ale sam też mówił, że widzi tego, kto siedzi na tronie, kto jest święty. To znów objawienie, zobaczyć Trójcę Świętą, ale rozróżnić w Trójcy Boga Ojca, Boga Jezusa i Boga Ducha Świętego.
I to jest rzecz, która nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić, bo sam to trawię jeszcze w sobie, ale coraz więcej mam świadomości, że ten, który siedzi na tronie, jest święty, jest jedyny, jest potężny, ten, który był, który jest, który będzie i objawienie świętości Ojca. Do czego, co mnie do tego prowadzi? W Ewangelia Jana 14:6 Jezus sam mówi takie słowa: ja jestem prawdą i drogą i życiem. Każdy, kto przychodzi gdzie? Do Ojca. I zobaczcie, jakie to ciekawe słowa są. Jezus nie mówi: każdy, kto przychodzi do mnie, dostanie życie. Nie. Ja jestem drogą, która prowadzi gdzieś. Ta droga nie jest zaślepiona i tam nie pisze parking na końcu, już tutaj stoimy. Jezus mówi: ta droga, czyli ja, prowadzę was do Ojca. Czyli jest jakaś głębsza myśl w tym, jakieś głębsze przesłanie, że my jako święci, jako wybrani idziemy do Ojca. Oczywiście, że Jezus jest Bogiem i absolutnie nie dyskutuję tutaj na tym poziomie. Ale zobaczyć Trójcę i rozróżnić, że tam siedzi Bóg Święty, tu siedzi Jezus, tu jest Duch Święty. W Jezusie mamy synostwo, ale celem jest, aby Ojciec był uświęcony. Jezus sam mówi: mówię tylko to, co mówię. Co Ojciec? Robię tylko to, co Ojciec. Prowadzę was wszystkich jako świętą pannę, gdzie? Przed oblicze kogo? Ojca. Zauważcie, Jezus cały czas wskazuje na... Nie mówi tylko: dostaniecie się do nieba i już będziemy wszyscy razem. Będziemy wszyscy razem. List do Efezjan mówi, że Jezus zasiada na tronie, a my wraz z Nim. To jest prawda. Ale to nie jest jedyny tron w niebie. Tak? Amen? Znowu ja patrzę na pastora, bo wy nic nie mówicie. Już się boję. To nie jest jedyny tron w niebie. Jest tron Ojca. I Jezus zasiada po Jego prawicy. My wraz z Nim. Ale w niebie jest tron Ojca. I jest to objawienie, które wierzę w Kościele będzie wzrastać, bo tylko podnoszenie świętości Ojca, stawanie przed Jego tronem, przed Jego majestatem będzie nas podnosiło jak gdyby w tych doznaniach. Ja nie potrafię tego bardziej wytłumaczyć. Ja to czuję w sobie, ale jestem jak gdyby w tym miejscu, że sam badam, jak to jest. Czytam słowo i widzę, że tu co fragment wskazuje na Ojca, na Ojca. Jezus nas wykupił dla Ojca. Będzie wesele baranka po to, żeby nas stawić jako przed Ojcem. Więc ta świętość Jego, ta obecność Ojca jest ważna i to musimy się każdy z nas z tym zmierzyć, abyśmy no mogli wzrastać, tak jak powiedziałem. Jezus jest na tronie, ale to nie jest jedyny tron, który jest w niebie. Więc to muszę sobie przesunąć. Każdy etap życia chrześcijańskiego, tak jak apostoł Jan tutaj opisuje, jest cenny, jest prawidłowy do swojego czasu. Dopóki jesteś w swoim okienku czasowym, wzroście, to mieścisz się w Bożym zamierzeniu. Jeżeli w tym etapie, tym okienku czasowym siedzimy za długo, na tych objawieniach nie ma w nas progresu, no to to jest zachęta, abyśmy szli dalej. A apostoł Jan pisał do wszystkich, każdego zachęcał, ale każdemu też pokazywał: ale idź dalej, bo jest więcej. Idź dalej, bo jest więcej. Idź dalej, bo jest więcej w objawieniu, idź dalej, bo jest więcej w Słowie. Wiecie, jak czytamy historię, na przykład Biblię dla dzieci, tam są cudowne historie, ale widzimy jak gdyby poziom. To wszystko prowadzi do zbawienia, do fajnych rzeczy. Tam nie pisze dla dzieci jeszcze ani o walce duchowej, ani o świętości, ani o jakichś tam głębszych rzeczach. A jednak jest to adekwatny pokarm dla dzieci, ale tylko dla dzieci. Więc my jako Kościół, który chce wzrastać, musimy posuwać się dalej. Ja też się muszę posuwać dalej, bo widzę, że czas nam biegnie. Więc ja bym to określił tak, że perspektywa świętego Ojca, do której zachęca nas apostoł Jan, to jest taka perspektywa, która zmienia nasz sposób patrzenia. Co mam na myśli? Perspektywa Ojca to jest patrzenie na sprawy z góry.
Wiecie, kiedy patrzysz z góry, masz zupełnie inną perspektywę, chociażbyś patrzył na to samo. Kiedy my, wierzący, patrzymy z dołu, widzimy wyrywek, widzimy jakiś fragment. Szymon cudownie jak kręci festiwal, ja niedawno oglądałem sobie z zeszłego roku zdjęcia jakiejś z drona, wiecie, pokazywało to samo miejsce, ten sam amfiteatr, ale kiedy patrzysz, kiedy siedzisz na amfiteatrze, widzisz parę twarzy dookoła, widzisz scenę, tak? To jest obraz, kiedy zasiadamy i patrzymy z dołu. Kiedy zobaczysz zdjęcia z drona, to zobaczysz, że ten amfiteatr jest pełny ludzi, że on jest pośród zieleni, że ten amfiteatr jest w mieście jakimś konkretnym, tutaj w Ustroniu, jest perspektywa miasta, jest perspektywa regionu. To wszystko ma inne znaczenie niż to, że mi się dobrze siedzi na ławce, albo mi się źle siedzi na tej ławce, bo jest twarda, wiecie, albo za głośno, albo za cicho. To są odczucia z dołu. Ale kiedy patrzysz z góry, to nie koncentrujesz się na cechach, które cię otaczają na dole, tylko patrzysz z perspektywy Ojca w zupełnie inny sposób, chociaż patrzysz na to samo. I dalej powiem, i żaden obraz nie jest kłamstwem. Bo siedząc tam na dole, my widzimy rzeczy prawdziwe, tak? Że ławka może być twarda, rzeczywiście głośno może być, może te bębny tam, wiecie, huczą, może mi jest dobrze, może mi jest niedobrze, może mi jest za ciepło, a może obok biegają dzieci i tak dalej. To są rzeczy, które są prawdą, ale w tym samym momencie Ojciec patrzy na uwielbione Jego imię na tym regionie, bym powiedział, nie chcę za dużo, ale na tym mieście, na tym regionie. I chciałbym was teraz zachęcić, żebyśmy popatrzyli razem szybciutko już na przypowieść o synu marnotrawnym. Oczywiście nie będziemy jej czytać, bo ją doskonale znamy, ale ja od razu powiem, że dla mnie ta przypowieść o synu marnotrawnym ma zły tytuł, bo dla mnie to jest przypowieść o świętym ojcu. I ona dobrze pokazuje te poziomy, o których żeśmy rozmawiali. I słuchajcie, poziom dziecka, czyli ja już będę przyspieszał teraz, więc poziom dziecka, tego najmniejszego w tej historii jest taki. Powracający syn śmierdzi od świń. No bo taka jest prawda, no wraca syn. Ja się wychowałem na gospodarstwie, miałem wiele styczności też poprzez mojego ojca i wiem, pamiętam doskonale, że jak jechaliśmy na fermę świń, w której było tam, nie wiem, 500 tuczników, to tam nie musiałem nic zrobić, ale po 30 minutach bycia w środku, to ja cały śmierdziałem tym amoniakiem. Więc dzieci, takie nowonarodzone niemowlęta powiedzą tak, no powracający syn śmierdzi od świń, a drugi syn w domu ma się dobrze. To jest taki absolutnie poziom, wiecie, ignorancji duchowej, ale prawdziwy, no bo tak było. Czy tak było? Tak było, tak? Ale poziom dzieci już, tych większych, które coś się nauczyły, które już usłyszały coś na temat historii, powiedzą tak. Syn marnotrawny został zaakceptowany, podniesiony do godności synowskiej, dostał pierścień, dostał szatę, ale drugi syn, wiecie, on był niedobry, roszczeniowy był. To naprawdę ten drugi syn to była zakała w rodzinie. To jest też prawda wszystko, tak? Dokładnie tak się wydarzyło, ale to jest poziom, wiecie, tego dziecka trochę, który już poznał tą historię. I znowu musimy powiedzieć, że to jest prawda, że tak było, ale musimy się w objawieniu tej historii posuwać dalej. Więc przechodzimy do poziomu młodzieńczego, który już coś więcej znowu doświadczył, czy coś więcej przeżył. Więc poziom młodzieńczy według mnie może być taki, że może syn był tylko jeden i ten, który wrócił, to wiecie, tak duchowo utył i taki się strał mądry, że sam stał się synem tym starszym. Może tak być? Może to byłem ja? Może kiedy się nawróciłem, wiecie, przyszedłem do ojca, to ojciec mnie obdarzył, ale jak już parę lat pochodziłem jako chrześcijanin, to zacząłem, wiecie, pogardzać tymi synami, którzy wracali następni. Może to ja sam przeszedłem taką drogę? Może tak być? Może to, co sam dostałem, to tak utyłem duchowo, że już wiecie, że już każdym
powracającym następnym tą samą drogą sam wzgardzałem. Wiecie, mamy dni opamiętania tutaj, wiecie o czym mówię. Przychodzą ludzie, no i różni są ci ludzie, nie? Czasami śmierdzą, czasami nie, ale oni się też mogą nawrócić. Ale jaki my mamy stosunek do nich? Może się zdarzyć w moim sercu, że powiem, oj ty, przepraszam, Menelu, czy jakiś taki inny, ty musisz jeszcze zrobić porządek tam i tam. Ale przecież ja byłem w tym samym miejscu kiedyś, duchowo. A więc poziom młodzieńcy może być taki, że był tylko jeden syn, który, wiecie, w tym domu ojca tak się obtuczył duchowo, że zatracił pamięć o tym, co sam dostał. No i jest jeszcze poziom świętego, poznania świętego, najwyższego. Jak ja mówię, popatrzenia na tą historię z góry. I zauważcie, bo dla mnie to było objawienie, że Bóg nie gani żadnego z nich. Ojciec nie gani żadnego z tych dwóch synów, pomimo, że starszy syn zasypuje go pretensjami. Przeczytajcie sobie tą historię. Ojciec nie zganił starszego syna. Ten syn był niewdzięczny, to prawda. Zasypywał go pretensjami, prawda. Nie lubił swojego brata powracającego, prawda. Ale obecność ojca tam nie spowodowała, że zasypał go pretensjami. Co innego, co mówił, to jest twoje dziedzictwo. Wszystko, co moje, jest twoje. I zauważcie, on mówił w czasie rzeczywistym, nie przeszłym. Nie, że w związku z tym, że jesteś w pretensjach, to utraciłeś wszystko, kasujemy. Ja uważam, że starszy syn nie stracił swojego dziedzictwa. Sprawił ojcu dużo bólu, to prawda. Ale ojciec go nie skrytykował. I mówił do niego w czasie rzeczywistym. To wszystko moje jest twoje. Trzeba brać, zmień. I jeszcze najważniejsze. Ojciec wyszedł do obu synów. Ojciec wybiegł do syna marnotrawnego, a do syna, który był w domu, wyszedł z domu. To jest mała drobnostka, ale wiecie, jak to przeczytałem? On wyszedł do obu dwóch. A powinien tego drugiego według nas, wiecie, trochę tam obsztorcować. Nie zrobił tego. Dlatego, że jego serce było sercem miłującym. I kiedy mamy takie przeżycie w sobie, że taki jest nasz Bóg, że pomimo tego, że często być może zasypuję go pretensjami, może często patrzę na moich braci czy siostry w sposób, jaki nie powinienem, to ojciec nie zasypuje mnie pretensjami. On przychodzi do mnie z całą swoją miłością. I to jest dla mnie objawienie świętego Ojca. Także widzimy, kochani, że drogi wzrostu są niezależne od wieku fizycznego. One są zależne od poziomu przebywania w relacji z Ojcem. Im bardziej będziemy głęboko przebywali z Ojcem, będziemy poznawali Jego prawdziwy charakter. Czasami chcemy, Boże, powinieneś zareagować tak, powinieneś zrobić tak. Tak jak wiecie, apostołowie, kiedy chodzili z Jezusem, to mówili, Panie, czy mamy spuścić ogień na tą wioskę, bo już byli gotowi. Ale oni nie byli jeszcze na poziomie świętości Ojca. Oni byli na poziomie walki duchowej. Oni byli na poziomie walki duchowej. Oni tam chcieli spalić parę wiosek, bo to były samarytańskie wioski. Co to tam? Ale nie taki jest nasz Ojciec. I obojętnie, czy my chcemy czasami spalić wioskę, czy spalić może jedną osobę, czy krzywo się popatrzymy na tą jedną osobę, to jest to samo. Nie dorośliśmy jeszcze do świętości i miłości Ojca. Możemy być młodzi w wieku, możemy być młodzi w duchu, ale już doświadczać Jego świętości i miłości. Jeżeli będziemy otwarci na korektę przez Ducha Świętego, jeżeli będziemy otwarci na Słowo, które jest w nas, możemy szybko wzrastać. I jest to tempo jest niezależne, ale możemy też chodzić z Bogiem, z naszym Ojcem wiele lat, i do końca go jeszcze nie poznać. I wciąż być na poziomie, mieć mentalność
mleka. Po wielu, 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 wielu latach chodzenia. To jest niezależne. Dlatego powiedziałem na początku, że kiedy karmisz się fizycznie, to ten wzrost jak gdyby idzie automatycznie. Kromka chleba, wiecie, pół centymetra, kiełbasa pół centymetra i dziecko rośnie, nie? Ale nie tak jest niestety w wzroście duchowym. Także możemy być sędziwi w latach i mieć tylko zadowolenie z przebaczenia grzechów, bo jesteśmy na poziomie tym, który apostoł Jan na początku wskazywał. Nie widząc szerszej perspektywy królestwa i czasów, nie doświadczać Bożej perspektywy patrzenia z góry. Będzie nas to prowadziło czasami do obrażania się, do zabierania swoich zabawek i przenoszenia się do innej piaskownicy, do szukania tego, co moje, moja służba, moja racja, ja muszę mieć tak. Wiecie, to są rzeczy, z którymi się na co dzień spotykamy niestety. Brak głębszej refleksji, że służba jest Boża, a ja tu tak naprawdę jestem tylko na jakiś krótki czas. Że ktoś był przede mną, że ktoś przyjdzie po mnie, że tak naprawdę to jest sztafeta, w której bierzemy udział. I ten nasz czas jest relatywnie krótki. To są myśli, z którymi musimy codziennie się zmierzać, żeby kształtować, tak jak wcześniej było napisane, żebyśmy kształtowali się na obraz Boży, na obraz Jezusa Chrystusa. Dobrym sprawdzianem takim może być dla nas, kiedy się popatrzymy na naszego brata czy siostrę i tak naprawdę pierwszy rzut oka, co widzimy? Jego cielesność, jego wady, to, że czasami jest opryskliwy czy zły, czy widzimy poziom duchowości w nim i Boże dzieło? I potencjał Boży. Co nasze oczy widzą? Czy to, co jest cielesne, co jest prawdziwe? Wiecie, to są rzeczy prawdziwe, ale na czym się nasz wzrok zawiesi? Na jego tym, że czasami, wiecie, jak była robota, to się odwrócił i odszedł i nie był aktywny? Czyli na jego jakichś tam cielesnych zachowaniach? Czy będziemy patrzeć, że Bóg w nim dokonuje swojego dzieła, że jeszcze nie skończył. A dlaczego nie skończył? Bo ze mną nie skończył i z nikim jeszcze nie skończył. I dopóki tu będziemy chodzić, to zawsze jest szansa, zawsze jest czas, zawsze jest miłość Boga, zawsze jest akceptacja Boga. Bóg mówi, ja chcę, żeby już ziemia płonęła, żeby Kościół już płonął. No ale jeszcze nie płoniemy, no. jeszcze żeśmy nie doszli do tego miejsca. Idziemy w tym kierunku. Ale słowo mówi, jakże ja bym chciał, że już bym rzucił ogień, tak, żeby Kościół już płonął. No, ale wiecie, ale my jeszcze nie bardzo. My jeszcze mamy czas. My jeszcze musimy parę kółek zrobić. Więc ojcostwo w służbie uczy, szkoli, deleguje, wzmacnia, posyła, nie konkuruje, nie obraża się, nie ucieka, nie zostawia. Tak powiedziałbym, jak z naszymi dziećmi. Że wielka łaska jest to, że kiedyś były w piaskownicy, bawiły się, wiecie, łopatkami, jeździły na rowerku, ale dzisiaj możemy widzieć, jak dojrzewają i już są w służbie i są kolejnym pokoleniem i tylko musimy je delegować, musimy je wzmacniać, musimy je posilać. Więc potrzebujemy wchodzić w Bożą perspektywę ojcostwa, dążyć do doskonałości. Zajmie nam to czas do końca, jak tutaj będziemy. Nie jest to skończony czas. Jest to wszystko przed nami, ale dążmy do tego, żeby widzieć rzeczy z góry, z perspektywy Ojca, nie z dołu, z perspektywy swojej, żeby widzieć szeroko, nie wąsko. Zakończę listem do Efezjan, co już czytałem, 4:14, żebyśmy już nie byli dziećmi miotanymi przez lada naukę. Wiecie, Bóg kocha dzieci, ale jednak mówi dzisiaj, żebyś już nie był dzieckiem.